Zacznę od dobrych wiadomości. Powtarzam to jednym ciągiem, ale one są ważne. Po pierwsze, ta decyzja o wydłużeniu funkcjonowania w Polsce specjalnych stref ekonomicznych wywołała olbrzymie zainteresowanie w sieci europejskich inwestorów. Mamy bardzo dobre notowania za ostatnie dwa lata. Jesteśmy w pierwszej trójce postrzeganych najoptymistyczniejszych, najbardziej wiarygodnych rynków inwestycyjnych. Więc będziemy mieli z tego obszaru bardzo duże wiadomości. Jest tu określona dynamika. Mieliśmy bardzo udaną wizytę japońskiego premiera Abe, który to się przekłada od razu już na bardzo liczne spotkania z kapitałem japońskim, który znowu wraca do swojej koncepcji z początku lat 90. aby to przez Polskę wchodzić na rynki europejskie. To jest bardzo dobra tendencja. Bardzo udany, mimo tych wielkich kłopotów, także przecież u naszych partnerów, jest proces, który następuje w eksporcie. W skali pierwszego półrocza wstępne dane 7% wzrost, ponad 20% wzrost w stosunku do Bliskiego Wschodu, tego WNP, no i 30% wzrost pierwszy raz w historii w relacjach z Chinami. To pokazuje bardzo wyraźnie, jak polska przedsiębiorczość dokonuje preorientacji, jeśli chodzi o swoje rynki, natrafiając na utrudnienia w obszarze Eurogrupy czy Unii Europejskiej. Zaczynamy odnajdować się i skala umiędzynarodowienia polskiej gospodarki i otwartości na świat jest bardzo pozytywnym sygnałem. Tu chcę też podziękować reprezentantom polskiej przedsiębiorczości, KIGO-owi, związkowi, bo przecież to nie dzieje się w obszarze tylko działań dyplomatycznych, administracyjnych, wyspecjalizowanych agent czy ministrów. Dzieje się to na poziomie przedsiębiorców i za to dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mieli potwierdzenie, że zmiana, modyfikacja wynagradzania pracowników naszych odpowiedzialnych za promocję, za kontakty gospodarcze na bardziej efektywne formy, a więc powiązania z aktywnością, z liczbą umów, kontraktów obsłużonych przedsiębiorców, także jeszcze spotęguje te efekty. Oczywiście to nie jest tak, że we wszystkich kierunkach mamy tylko dobre informacje. No w dalszym ciągu mamy problemy z bardzo bliskim przecież nam partnerem ukraińskim. Mówię tu choćby o ostatnich decyzjach, a więc ten kontyngent na zaporowy, na import koksu, czy w tej chwili ta decyzja o zwrocie VAT-u zamienionego na zupełnie coś nowego, zaskakującego. W związku z tym będziemy mieli pewne postępowania. Jak Państwo wiecie, Komisja Europejska przygotowuje także określone działania przeciwko niektórym złym praktykom proeksportowym krajów Azji, szczególnie mowa tu o Chinach. Wypracujemy to stanowisko. Dzisiaj rząd w niepełnym składzie, bo mieliśmy poszerzone posiedzenie komitetu offsetowego, przyjął rozwiązanie budowy kompromisu z partią. Zobaczymy, czy jutro będzie skonsumowane podpisanymi umowami, co dałoby szansę na kontynuację projektu Rosomak, bardzo sprawdzanego pojazdu bojowego. Uwaga, w obecnej sytuacji na świecie, szczególnie w Azji, ten pojazd może być hitem polskiego przemysłu zbrojeniowego eksportowym, więc patrzymy na to wyjątkowo poważnie. Chcę też zaprosić, 21 mamy w siedzibie gospodarki posiedzenie Komitetu Strategicznej Myśli Gospodarczej, gdzie uruchamiamy dyskusję o OFE, aby zdjąć z niej taki bardzo emocjonalny, propagandowy, niepotrzebnie wytworzący takie pogłębione rowy pomiędzy czołowymi ekonomistami, publicystami, nie mówiąc już o zapleczu całego tego procesu, a sprowadzić to do bardziej racjonalnej, mądrzejszej dyskusji, w której pokażemy, że każdy kij ma dwa końce i że to te proste i łatwe schematy, którymi opisuje się ten proces i konsekwencje jakiegokolwiek scenariusza, są po prostu nie do końca, czy rzeczywiście nieprawdziwe, bo problem jest wyjątkowo złożony. No i chcę też powiedzieć o tym, że bardzo intensywnie pracuje Rada Przedsiębiorczości. Będziemy jako Ministerstwo Gospodarki inicjować bardzo dużo w tym zakresie rozwiązań deregulacyjnych. To był jeden z tematów, który cieszył się obok tego podstawowego wykorzystania środków unijnych największym zainteresowaniem na tych licznych bardzo spotkaniach, z czego się cieszę, bo myślę, że nie tylko misją ministra gospodarki i Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie w Polsce najbardziej przyjaznych warunków dla przedsiębiorczości. Myślę, że spotkamy się już wkrótce na bardzo dobrze przygotowanym od strony profesjonalnej, bardzo potrzebnej do uruchomienia debacie poświęconej stanowi rozmów o negocjacjach
nowej umowy o partnerstwie w handlu i inwestycjach ze Stanami Zjednoczonymi. Wydaje się, że w Polsce ten temat zupełnie gdzieś tam sobie jest na obrzeżach, a nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji, jak bardzo świat się integruje, jak utraciła swoją rolę WTO i jest rozszarpywana przejściem w stronę silniejszego niż dotąd protekcjonizmu, czy wręcz nawet nacjonalizmu w gospodarce. Co to oznacza dla Polski, dla Europy, wejście do tego nowego obszaru, który przecież tworzy się w swoistej rywalizacji, także bo Ameryka równolegle prowadzi porównywalne rozmowy z innymi obszarami gospodarczymi. Więc zapraszam, bo wydaje się, że z obszaru gospodarki mogą wpłynąć do społeczeństwa ciekawsze niż dotąd propozycje wspólnego dyskutowania, budowania konsensusów i kompromisów. Panie Węży, jest pytanie. Proszę bardzo. Maciej Zagrodzki. Panie Węży, Pan mówił o możliwych inwestycjach zagranicznych. Co z inwestycjami kapitału krajowego? Na takich spotkaniach dotyczących właśnie pozyskiwania środków zwrotnych dużą część prezentacji jednej poświęcono, że polscy przedsiębiorcy boją się inwestować, trzymają pieniądze na kontach, a jeśli w ogóle inwestują, to uważają, że najbardziej bezpieczne są własne środki. Ciągłe sięganie pod środki zewnętrzne jest w niewielkim procencie. Czy to może się zmienić? No, stopnie z nimi zachęcałem także w swoim głosie wstępnym Państwa i także Pana Prezesa, żeby różne środowiska pochyliły się nad tą diagnozą społeczną. Dlatego, że jeżeli mamy 13-procentowe zaufanie do sąsiadów, to jak można budować przy bardzo niskim zaufaniu do różnych instytucji? Mamy taki często stereotyp poszerzony, że wszystko wokół nas jest niepewne, stanowi zagrożenie i nie ma partnerstwa i racjonalności. To wtedy uciekamy w prywatność. W tym także uciekamy w brak odwagi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nie jest to żadną tajemnicą, że w obszarze specjalnych stref ekonomicznych tylko 15% zgromadzonego dotąd kapitału to jest kapitał polski. Pytanie dlaczego? Skoro jest bliżej, skoro widzą, skoro znają ten mechanizm odpisu, prawda, od wypracowanego zysku i przyszłego podatku. W związku z tym to jest także przełamywanie pewnych barier mentalnych. No ale sprawą kluczową jest, wydaje się, to jest atmosfera wokół procesów gospodarczych. Dzisiaj, kiedy świat robi się tak niepewny, zawsze podaję ten przykład Brazylii, Turcji, czy dzisiaj Egiptu, to jakby trzeba mieć świadomość, że nie tylko po stronie decydentów politycznych czy urzędniczych, brak decyzyjności, brak woli podejmowania ryzyka jest bardzo jednym z ograniczeń funkcji menedżerskich czy właścicielskich, do takiego samoograniczenia się. Nie jest żadną tajemnicą, że wielu ludzi, którzy po kilku latach rzeczywistego zbudowania dobrej marki, brandu Polska na zewnątrz, przyjeżdża do kraju i analizując nasze wzajemne relacje, naszą debatę, nasze odniesienia, mówią, że przyjechaj do innego kraju. Przyjeżdżaj do kraju sukcesu, sprawnej gospodarki, bardzo świetnego kapitału ludzkiego, co potwierdzają inwestorzy zagraniczni, dobrego systemu bankowego, przewidywalności politycznej i społecznej, a po 24-godzinnym monitoringu naszych stacji informacyjnych no, wychodzą zdumieni i zastanawiają się, czy aby na pewno to jest ten kraj, o którym czytali, o którym myśleli. Przepraszam bardzo, jeden z czołowych menedżerów Polski przyszedł do mnie z propozycją stworzenia funduszu dobrych wiadomości. Kiedy obserwuję, że z gospodarki i z przestrzeni społecznej sycimy się tylko dramatami, wypadkami, niepewnością i tak dalej. I nawet prosty, stabilizowany przekaz. Gospodarka polska na dnie. To jest komentarz do większego treści, gdzie jeden ze bardziej znanych publicystów ekonomicznych mówi, w tym połowie roku gospodarka polska dotknęła tego swojego dna spowolnienia i druga połowa roku może nie będzie ekscytującym wzrostem, ale najgorsze mamy za sobą, prawda? No więc ten tytuł w stosunku do zawartości jest nieadekwatny nawet. Stąd zwracam uwagę, że nie tylko w małej i średniej przedsiębiorczości mamy spowolnienie w myśleniu o inwestycjach, podejmowaniu działań. Przecież PARP się nie skarży, ale sygnalizujemy, że wielu tych, którzy z nami podpisali umowę, w nowej rzeczywistości wycofało się tego z różnych powodów. Także zwracam uwagę na to, że w dalszym ciągu to, co jest siłą polskiej przedsiębiorczości, a więc z tych prawie 1 800 000 małych, średnich, ciut większych niż średnich w polskim rozumieniu firm, większość nie korzysta z kredytu bankowego. Większość nie, stąd bardzo ważne było właśnie, było bardzo ważne to, żeby trzeba dotrzeć do tych ludzi, że ten dodatkowy bodziec, ta marchewka w postaci środka unijnego może zachęcić do większej aktywności, do myślenia o inżynierii finansowej w dobrym tego słowa znaczeniu, o tym, żeby podeprzeć się prostym rozwiązaniem, które oferuje przy wsparciu instytucji krajowych czy międzynarodowych, oferuje miejscowy bank. To jest także przełamywanie pewnego tabu.
2/3 polskich przedsiębiorców nie widzi potrzeby małych i średnich wychodzenia poza lokalny rynek. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że są pewne ograniczenia mentalne, są pewne stereotypy w myśleniu, nie ma tego poczucia rzeczywistości. Bardzo często także na tych spotkaniach mieliśmy zjawiska, gdzie ludzie chcieli, żeby był anioł stróż, a więc ktoś po stronie banku, administracji, który od początku do końca zaprogramuje ten proces i zapewni, że on się będzie sukcesem. Nikt nie chce brać na siebie współodpowiedzialności czy ryzyka. Panie premierze, ja też widzę takiego anioła stróża, który tam, proszę zobaczyć, błagalnym wzrokiem patrzy na obok. Proszę Państwa, są tu moi współpracownicy, spotkamy się już wkrótce u mnie w Ministerstwie Gospodarki na sumujących pierwsze półrocze spotkania, będę do Państwa dyspozycji. Dzisiaj są ważne głosowania w Sejmie. Ale panie redaktor, jest... pan redaktor może zada pytanie. Dobrze. Ja bym się pojawił, że pan premier, ale proszę Rzeczpospolita, czy pan premier może powiedzieć, jak pan widzi rolę sektora bankowego w przepływie pieniędzy z nowej perspektywy? W sensie takim, nie chodzi mi o programy ramowe, bo jakby tutaj ministerstwo nic do tego. Natomiast czy będzie możliwe przepuszczenie większych pieniędzy na zasadzie tak jak na przykład kredyt ekonomiczny? Czy będzie więcej działań tego typu? Panie redaktorze, umawiamy się z panem prezesem, czy nie tylko przedstawił konferencję o potrzebie takiego myślenia, o już konkretne mechanizmy. Otóż twierdzę, że to jest ostatnia perspektywa unijna, w której dopływ środków tych z Unii będzie na tym poziomie. W związku z tym musimy wytworzyć nowy mechanizm finansowania przyjaznego biznesowi rozwiązań bankowych, inżynierii, ubezpieczeniowych itd. To jest także wielka potrzeba nowych pomysłów, nowych produktów po stronie systemu finansowo-bankowego. W związku z tym choćby proste kółko już dzisiaj nie wystarcza do eksportu. Musimy szukać nowych rozwiązań. Musimy myśleć w kategoriach choćby polskiego Hermesa. Tak? Jak to zrobić? Jak to zagwarantować na innym zupełnie poziomie? Tylko podaję tylko przykład, ale stawiamy się do dyspozycji, bo uważam, że jest to jeden z fundamentalnych problemów. Otóż w ostatnich latach obok tam procesów inwestycyjnych czy makroekonomii w sposób szczególny mnie fascynuje realny obieg pieniądza w procesach gospodarczych. Dlatego też stałe moje spotkania ze środowiskiem także bankowym, także obecność tego środowiska w Radzie Przedsiębiorczości i w Krajowym Komitecie Myśli Strategicznej z prostego powodu. Ten obszar może jeszcze przedłożyć bardziej atrakcyjną ofertę i zdjąć wiele potencjalnych pól ryzyk z biznesu, swoją ofertę. Ale to wymaga także i po stronie świata finansów, nowej oferty, nowego postrzegania przedsiębiorcy czy biznesmena w tej niepewności globalnej w procesie umiędzynarodowiania polskiej gospodarki jak nigdy dotąd. No i to też wymaga potencjału po stronie świata finansów i bankowości. No i to wymaga także dopływu pieniądza do tego świata, skoro te banki są na przykład giełdowe i one także, niektóre z nich były zaangażowane choćby w finansowanie poprzez OFE. W związku z tym pokazuje, czy giełdą, pokazuje więc bardzo wyraźnie na złożoność tych procesów i potrzebę budowania także nowych mechanizmów, czy nowej oferty ze strony instytucji finansowej obsługującej biznes. Dziękuję panie premierze. Panią dyrektor Piotrkowską prosimy do nas. Proszę Państwa, teraz...